Cześć wam wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do Ratchet & Clank 2 na kanale. Startujemy z miasta, gdzie ostatnio ulepszyliśmy sobie brońki i teraz śmigamy dalej, ponieważ okazało się, że pan Fitzwidget ma swoje chyba za uszami, ten złodziej, a raczej złodziejka, może być tak naprawdę tą dobrą osobą w tej historii. I no cóż, poprosiła nas, byśmy przekonali się na własne oczy, co wyczynia pan Fitzwidget i dała nam namiary na fabrykę testową Megakorpu. Tak więc rozejrzyjmy się tam. Okej, dobra, jesteśmy na miejscu. Sądzę, czy to bezpieczne. Znaczy, czy to jest okej, że jakby chodzimy sobie po placówce Megakorpu, kiedy pan Fitzwidget wyrzuci nas ze swojego statku? Nikt nie uważa, że to jest nie halo? Aha, czyli tu ja mogę się teleportować do fabryki. Jakie są nasze cele? Czekajcie. Aha, czyli mam tylko eksplorować. No dobra, z teleportu skorzystamy później. O, proszę, jest i ten. Jest i nowość, że tak wyrażę. Nowość. Mianowicie, teraz, tak jak wspominałem wcześniej, możemy ulepszać nie tylko bronię, kupować nie tylko bronię, ale również pancerze. I za 25 tysięcy możemy dostać ten oto tetra fiber, tetrowłóknowy pancerz. Tetrawłóknowy pancerz, dokładnie, który jest lepszy jakoś. Czekajcie, na górze jest opis. Chciałbym ten opis w sumie zobaczyć. Bo nie wiem, czy mam to kupować, czy nie. Okej, okay, and ten super, no, bo to this armor is guaranteed to block. Okej, okay, blokuje 33% damage'a. Okej, okay, chcę pancerz. Jebać bronię, chcę pancerz. Zabijać pracowników Megakorpu. To też chcę. O, proszę, stać nas na pancerz. Idziemy kupić pancerz. O, tak. I teraz mamy nowy niebieski sweterek mocy z nowym zarąbistym opancerzeniem pancerza. O nie, tylko nie woda. I tych pancerzy jest więcej ogólnie. Ostatnio jest jakiś strasznie śmieszny, bo jakby ma całą zabudowaną twarz. Raczej wygląda jakiś robot w tym momencie. Dobra, widzę, że tutaj ten dynamo wraca do łask, tak więc chyba czas je przywrócić na nasz pasek szybkiego wyboru. Za to pewnie traktor mi odejdzie w niepamięć póki co. Tak jak mówiłem, zawsze ogólnie najpierw mieć sobie hookshot, bo on jest jakby najbardziej praktyczny. On zawsze przydaje się w każdej lokacji praktycznie. Au! Nanotech. Gin, czołg, gin. Dobra. Padło. Rozegraliśmy sprawę bezpiecznie. O Jezu. Coś mi chyba bierze. Dobra, co my tu mamy? O, tak mówię, widzicie? Swingshot. Cały czas mówię na to hookshot, bo nie wiem, z jakiegoś powodu. W każdym razie... Swingshot przydaje się cały czas. Strasznie długo trenuje się ten Seeker. Ekscytująca rozgrywka, prawda? Ała, dostałem. Okej, dobra, to tyle. Czas na mini atomówkę.
Fallout style. Radioaktywność? Nie słyszałem. O! Więcej trofeum za śrubki. Super. No okej, okay, dobra, tutaj złodziejka skierowała nas tutaj, ale nie wiem, poza tymi śmiercionośnymi robotami, które chcą nas zabić, wszystko wydaje się być w porządku. Nie mam pojęcia, o co jej chodzi. Bądź co bądź w sumie nieważne, gdzie idziemy, wszyscy chcą nas zabić, tak więc jakby... To nie jest żaden wyznacznik, no nie? Żaden, totalnie, sorry. O Jezu, ja się drapałem po oku, a te pociski we mnie lecą. To czołg! Latający czołg dodatkowo. Okej, okay, super. Mogę zejść na dół. No ta są uzbrojone, widzicie? Technologia idzie naprzód. Wszystko. Różowa energia zdrowia znacza. Sorry, kolego. Rozerwało go. To zabawne. To zabawne, bo to robot. Nie byłoby zabawne, jakby to był człowiek. Znaczy nie, to byłoby jeszcze zabawniejsze, a niekoniecznie w takiej grze. Co mnie wkurza w tych szurikenach, to to, że Ratchet musi zatrzymać, żeby użyć. Innej broni używa, wiecie, w biegu, tak jakby. Pewnie wtedy byłby zbyt OP. Okej. Okay. Cały hajsik mój. Czekajcie, a co jest tam? Co to jest? O! Co to było? Hello? Excuse me? Czekajcie, mam pomysł. Jest tak dziwny, że aż może się udać. Wizji bomba. Leci chyba o wiele za szybko, żeby mógł coś tutaj zdziałać. Ta nie ma opcji, żebym tutaj wykręcił. Nie. Nie jestem w stanie tego zrobić. Dobra. Co my tu mamy? Naprawdę Ratchet nie. Nie wystrzelisz stąd, come on. Shit. Nie, koledzy. Nanotech. Okej. Aha. Nie wiem, mogę się zmniejszyć czy coś? Nie wiem. Chyba nie. Tu wyraźnie coś jest ukryte. W sumie dziwne, że gra nie zasugerowała, żebyśmy wysłali tą klankę, prawda? Najwięcej multistara, to jest spoko. Więc mam dwie drogi. Więc jesteśmy tutaj. Nasz... Nie mam pojęcia, w którą stronę generalnie to się kieruje. O ta... Czekajcie, ruszyliśmy? Nie. Co? A nie, dobra, to nie my. My jesteśmy tutaj. Więc tak, mogę iść tędy i tu jest nasz cel, albo mogę iść w prawo. Stąd przyszliśmy. A mogę iść... stąd przyszedłem? Tak, stąd przyszedłem. Dobra, jestem kuźwa tympy, Jezu Chryste. Nad czym ja w ogóle kminię? Wiecie, co oznacza ten panel? Czas na giga klanka! Nobody, I mean nobody, gets by the mathematician. I guess all the good names were taken.
Watch your mouth, Zero, before the mathematician subtracts your head from your shoulders! Sir, as a fellow number cruncher, could I please ask what this is all about? That moon's where we divide losers from winners before adding them to the Megacorp games! There's a challenger up there ready to reduce you to nothing! This technology looks familiar. Najdziwniejszy krok, jaki w życiu widziałem. W sensie, jak on chodził przed chwilą. Sweet. Think you can get us to that moon? Lecimy na Księżyc, ponieważ spotkaliśmy gościa, który nazywa się Matematykiem. I twierdzi, że ten Księżyc z jakiegoś powodu mu przeszkadza. O, to ten dupek. Dobra, myślę, że wytnę pozostałe porażki, bo to jest kuźwa nieśmieszne już w tym momencie. Za każdym razem dobijam go do, nie wiem, jakby milimetra zdrowia i w tym momencie na klanka spada po prostu, nie wiem, deszcz torped wszędzie i zabiera mu nieważne ile mam zdrowia. To jest ciekawe. Super, on tutaj sobie rzuca jakimiś śmieszkowymi tekstami i w ogóle jest śmiesznie. I helikoptery przywracają nam zdrowie, jeśli niszczymy, to jest bardzo fajne i w ogóle, ale nie. Czemu na końcu zaczynamy dostać taki damage? Patrzcie, teraz no gnieciemy go, po prostu go gnieciemy, nie ma żadnych szans, że sobie życie podniosę, bo czemu by nie. Nie wiem, on spadnie do, nie wiem, 1/4 zdrowia i zaczniemy dostawać taki damage zewsząd, że to jest nieporozumienie. Tak, ogólnie ten, kto pierwszy zaatakuje tego... Tego jest racja. O właśnie. W budynkach też często jest zdrowie i w ogóle sprawiamy damage. On robi taki dziwny wybuch ognia, który nie jest jakiś w sumie super groźny. Jak widać, o jednym w ogóle trafi. Jest gnieciony, cały czas jest kuźwa gnieciony. On zaraz ogólnie zacznie uciekać z jakiegoś powodu, zamiast z nami walczyć, jest... Nie mam pojęcia, gdzie ucieka, generalnie na planetce, która dosłownie ma, nie wiem, ile, kilometr przekroju, coś takiego, może, dwa, trzy, góra. No super, jego rakiety nic tam totalnie nie robią, nasze rakiety też nic totalnie nie robią, tak się możemy wymieniać, bo czemu nie. Panie, gdzie pan jesteś? O, tu idzie. Życie zdobyto. Od nas uciekaj, to jest frajerskie. A uciekaj se, kuźwa, bo zabijam sobie twoich ludzi, okej. Okay. Oni też zaspokoją moją żądzę mordu. Szukaj, czy mnie uleczą. I to jest bardzo fajny pomysł i w ogóle, tylko właśnie nie mam pojęcia, czemu na końcu zaczyna być tak nagle ciężko. No dopiero na końcu. I tak, to jest coś, co chciałbym na przykład zobaczyć w, nie wiem, w reboocie Ratchet & Clanka. Wiecie, walkę dwóch robotów na małej planetce. To było zarąbiste, wiecie, z pękającymi budynkami, wybuchami i w ogóle. To było cudowne do oglądania. Ale tego nie ma. Więc cóż, żyjemy dalej. Jak nagle zaczęliśmy dostać dużo damage'a? Zauważyliście to? To jest ciekawe, nie? Dalej, no kinże! I widzicie, ma milimetr zdrowia na... O, właśnie mi się... Dobra, udało się. Wow, w końcu. Chyba na czwartym, a piątym razem. I umarł najbardziej nieepickiej eksplozji w historii gier prawdopodobnie. Strasznie rozwala mnie wizja Clanka lecącego na pięściach Superman po prostu przez kosmos. Zabawna sprawa. To śmieszne. Welcome to Megacorp Games, sponsored by Megacorp.
Okay, Megacorp contestants, get ready to grapple with our Megacorp Gladiator team. And if you survive that, enter the Megacorp Battle Arena with our Mega Spider Body Armament to death-defy Mega Cage Match. Then open the throttle for the all-Megacorp Hover Bike Race. Ah, super. Brought to you by Team Megacorp Racing. Hostile indigenous population not owned, endorsed, sponsored, supplied, advocated, or even liked by Megacorp. Approach at your own risk. The Megacorp Games. Keep it mega. Okej, okay. Matematyk. Widzę, że mogę jeszcze raz walczyć z tym gościem z jakiegoś powodu. Tak, matematyk zaproponował nam, że o, jesteście tacy zarąbiści. Nie wiem, lećcie na zawody Megakorpu, na pewno coś wygracie. No i dostaliśmy info o zawodach Megakorpu, bo jakby inaczej. Dobra, so. Okej, okay, to była przygoda. Najwidoczniej mimo tego, że możemy jeszcze raz walczyć z liderem tych bandytów, z dowódcą tych bandytów, to on, nie wiem, kanonicznie jest martwy w tym momencie, czy coś. A teraz pewnie mamy wejść do samej fabryki. Będę chciał zobaczyć... Czy stać mnie na broń? Zapewne stać mnie na coś. Tak, stać mnie na mini turret grow. Okej, okay, czyli na... ewentualnie na lava gun. Wyrzutnia wieżyczek. Czy broń strzelająca lawą? Broń strzelająca lawą brzmi fajnie, nie? Rollout. A, to jest to dziadostwo, pamiętam to. To nie jest jedna z lepszych broni w grze, definitywnie nie. Jest śmieszne, ale bez przesady. Na pewno damy sobie na szybki wybór. Myślę, że może zastąpić nam snajperkę? Ewentualnie wiecie, co my to może, nie wiem, robić naszą podstawę. O. Okej, zrezygnujemy póki co z wyrzutni dysków. Ogólnie czekajcie, to damy sobie tutaj. To damy sobie tutaj. Muszę mieć wszystko poukładane, bo inaczej, nie wiem, boli mnie patrzenie na to, co to kuźwa jest. A, to jest nasza snajperka. No dobra, to snajperkę damy w takim razie tutaj. Tutaj damy... O, broń lawową. Si. No nic, lecimy. Zobaczmy, jakie to brudy ukrywa przed nami Megacorp. Co to jest? Czy mogę do tego skoczyć? Nie, nie mogę do tego skoczyć. Sprawdziłem. Najgorszy dobór broni do sytuacji w historii, żeby nie było. No wiecie, to aby niszczy takim fajnym strumieniem wszystko dookoła nas, ale niekoniecznie wyżej od nas. Ciekawe, za ile mi się noga omsknie i zginę, prawda? A, nie kupiłem oczywiście. Dobra. No nic, to ten. Tak będzie szybciej. Ah, słodkie, słodkie życie. Jest strasznie śmieszna fizyka tego strumienia lawy. Takie tak bardzo fajnie się aby zapętla. Coś tu jest? Nie, nic tu nie ma. Ratchet sam się puścił. Usuniemy sobie zagrożenie. No dalej, koleżko. No dalej. Bum. Sayonara. Na szczęście nasza snajperka teraz wie się generuje wybuchy podczas strzałów, tak więc... You know. Jest troszeczkę łatwiej do trafienia. Dzięki temu. Hajsy, hajsy.
znowu tutaj robota dla snajperki widzę. Poważnie. Awesome. Zapomniałem kupić amunicji, to mnie troszeczkę boli. Moje możliwości robienia rozpierduchy są teraz ograniczone. Jaka tajemnicza muza po prostu, nie? No cześć. Tym definitywnie nie trafię. Ale tym już tak. Nie, Ratchet, goddammit. Teraz naprawdę bardzo fajnie by się używało, wiecie, nabojów samonamierzających. Ale nie mogę, bo ich nie kupiłem. Dalej zielona mocy. Twórz mi podesty do skakania. Tak jest. This must be the core terminal. Let's see what we can get from it. The power appears to be out in this entire area. You're right. I better call a maintenance bot. Nie ma prądu, tak? Let's just follow him and fix it ourselves. Super, musimy za nim podążać, ale żeby no właśnie. Tak, żeby ruszyć dalej fabułę, musimy znaleźć lotnię, która jest ogólnie najmniej używanym przedmiotem chyba w historii całego Ratchet & Clanka, bo używamy tylko dwa razy tutaj i w miejscu, gdzie ją znajdziemy. Tak więc, no cóż, nic tutaj nie podziałamy, nie poznamy mrocznych sekretów Fizz Widgeta, bo nie mamy lotni. Dobra, potrzebuję ammo. No nic. Dobra. No więc tutaj sobie zakończymy. Dzięki wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. W kolejnych odcinkach kontynuujemy naszą wyprawę. Ja prawdopodobnie między tym a kolejnym odcinkiem trochę pobacktrakuję. Może uda mi się rozwinąć na przykład, nie wiem, seeker bomby i znaczy ten, no po prostu te bomby. Wiecie, którą broń, zapomniałem kuźwa słowa. Wiecie dobrze, którą broń, na wyższy poziom. Może nawet popoluję trochę na kryształy, bądź ten gościu rzuca niezłym hajsem za oddanie mu kryształów, tak więc może dzięki temu coś tam jeszcze poulepszam. Może pozdobam jakieś platynowe śruby, się zobaczy. W każdym razie, dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach Ratchet & Clank 2. Na razioneczko. Whoa, whoa, wait a minute. That'd be an unethical conflict of interest. What kind of scum do you think we are? Say, that is a lot of bolts. Well, since you put it that way, I suppose we could undo our previous obligation. Excellent, sir. Thank you for choosing Thugs for Less. Attention all Thugs for Less personnel. We now have a new employer.